Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj pokażę wam, jak w miarę łatwo można zdobyć najlepszą broń pierwszego aktu. Być może i dalszych, nie wiem, nie dotarłem jeszcze, nie znalazłem nic ciekawszego. Przede wszystkim musimy zbierać zbiorniki z Nautilioidu, które pozwolą nam rozwalić tych dwóch gości. Nimi się nie musimy przejmować, oni są zajęci sobą. Także spokojnie mamy czas, żeby tutaj pozbierać trochę lutu, a także podejść na tyle blisko, żeby móc położyć zbiorniki w ich pobliżu. Kiedy to mamy zrobione, wystarczy, że jakimś postacią, która posiada zapalający czar, walniemy w któryś z tych zbiorników. Tylko nie róbcie tak jak ja. Jak zobaczycie, się troszeczkę pośpieszyłem. Komendant miał zdecydowanie zbyt dużo zdrowia i przeżył eksplozję. A że ma on nas praktycznie na jednego, góra na dwa hity, a my mu zadujemy po jeden, dwa punkty obrażeń, nas pojedzie bez większego problemu. Także jeżeli mamy już przygotowaną naszą pułapkę na nich, wycofajmy się troszeczkę, na schody wystarczy i wspomóżmy Mackopyska w walce z komendantem. Pamiętajcie też, że jeżeli komendant zadałby mu zbyt duże obrażenia, lepiej będzie wczytać grę. Czyli przed każdym atakiem komendanta zasejwujcie. Jeżeli obrażenia będą zbyt duże, wczytajcie, żeby utrzymać naszego tymczasowego sojusznika przy życiu. Jest to dość istotne, ponieważ jeżeli komendant go wykończy, no to zajmie się nami. Także możecie go leczyć, możecie wczytywać save'y. Całą walkę możecie sobie spokojnie obejrzeć na moim streamku, który właśnie jest z pierwszego etapu jakby tej gry, czyli tego, co się działo na statku. Nie rzucajcie też czarem bezpośrednio w komendanta, ponieważ on nie wybuchnie i nie zniszczy pojemników. Po prostu zadamy jeden punkt obrażeń komendantowi i jedyne, co nam pozostanie, to wczytanie gry. W okolicach 11-10 tury zacznijcie wycofywać móżdżek w głąb statku, tam skąd przyszliście, żeby się nie stało tak, że was zaatakują demony od tyłu. Jak zaraz zobaczycie, strzał w sam pojemnik go nie wysadzi. Tylko zniszczymy pojemnik i rozleje się maść. Co prawda jest szansa, że atak komendanta podpali tą maść, ponieważ oni obaj teraz są w niej umorusani, więc być może tego save'a niekoniecznie potrzebnie wczytywałem, ale lepiej sobie zostawić fireballa na pojemnik, niż się pierniczyć właśnie teraz i liczyć na łucz szczęścia, że komendant odpali pojemniki, nie? Jak zaraz zobaczycie, komendantowi zostało około 22 punktów. Łupieżca umysłu ma ich jeszcze mniej. Także spokojnie możemy przyłożyć już w pojemniki. No ale szkoda by było marnować tury, także jeszcze im troszeczkę życia zdejmijmy. Pamiętajcie, żeby naszego mózgokumpla wycofać do tyłu. Zaraz zobaczycie dlaczego. No i teraz lejemy pojemnik.
Tym sposobem nie dość, że ładna ilość punktów doświadczenia nam wpadła, bo 150 punktów rypło od razu, pozbyliśmy się dwóch przeciwników, ale spójrz się, że pojawiły się dwa nowe demony. Muszczka niestety nie ruszymy do tyłu. Ale da nam on chociaż tą jedną, dwie tury przewagi, jeżeli uda wam się go z krytycznym sukcesem wydobyć, to on będzie miał chyba 22 punkty życia, jeżeli mnie pamięć nie myli, jeżeli normalnie go wydobędziecie, będzie miał ich koło 14. Jest to nasze takie zabezpieczenie, które pozwoli nam spowolnić te dwa demony za naszymi plecami na tyle, że spokojnie zdążymy dotrzeć do konsoli i uciec ze statku. Jeśli chodzi o tych przeciwników, nie przejmowałbym się nimi zbytnio. Jak widzicie, mieczek już jest w naszym posiadaniu. Tutaj pamiętajcie, że najlepiej wziąć go waszą postacią, główną postacią, żeby się nie okazało, że będziecie musieli szukać sojuszników, którzy go mają w plecaku, czy ewentualnie... Tu mieliśmy trochę pecha, bo muszczek dostał hita i padł od razu. No ale chociaż tą jedną turę na niego poświęcili i jesteśmy w stanie się odsunąć troszeczkę. Nie wiem, czy jeżeli któryś z naszych sojuszników by tutaj zginął, czy byśmy go znaleźli na statku. Dlatego tak jak mówię, miecz najlepiej wziąć swoją główną postacią. Ja tutaj jeszcze trochę bawię się w zbieranie, ponieważ wiem już, że wystarczy dotrzeć tylko jedną postacią do konsoli i sprawa będzie ogarnięta. Tutaj no oczywiście możecie walczyć, ponieważ mamy jakby turę ruchu, turę akcji i turę walki, także spokojnie tą turę walki możecie poświęcić na to, żeby sobie oczyścić drogę, ale nie jest to jakoś tam na 100% potrzebne. Najważniejsze jest, żeby którąkolwiek z postaci, obojętnie którą, dotrzeć do konsoli, no i nie pozwolić zginąć naszym sojusznikom. Nasz paladyn w miarę na lajcie sobie ogarnął sprawę. Mieliśmy troszeczkę fuksa, ponieważ demon nas chybił, drugi nie doszedł, a my już jesteśmy tylko jedną turę od aparatury. Z demonami oczywiście nie próbujcie walczyć. Każdy z nich ma ponad 50 żywotności, więc jakakolwiek walka z nimi najprawdopodobniej by się skończyła naszą śmiercią. Najważniejsze jest w miarę oczyścić i zabezpieczyć sobie drogę do konsoli. No i w tym momencie już jesteśmy w domu. No i tym właśnie oto sposobem staliśmy się dumnymi posiadaczami dość zacnego oręża, ostrze wiecznego płomienia. Myślę, że dość długo z nim pobiegamy i małe oszustwo, jeśli chodzi o wczytywanie i zapisywanie, było tego warte. Dobra, z mojej strony to wszystko. Jeżeli by były jakieś problemy, odsyłam do mojego streamka. Tam macie calutką walkę, krok po kroku. Będziecie mogli ją sobie obejrzeć.
A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.